Jo, siemano, z tej strony FW i w dzisiejszym filmie zagramy sobie w Minecraft 1.14.4, oczywiście. Zrobiłem do Minecrafta 1.14, do Minecrafta 1.14.4 moda na Herobrine'a. Tak, wcześniej robiłem mody do Minecrafta 1.12.2. Teraz nauczyłem się robić mody do Minecrafta 1.14.4. I teraz robię mody do Minecrafta 1.14.4, tak. Teraz będą mody do Minecrafta 1.14.4, tylko i wyłącznie do tego Minecrafta. Więc dobra. Modyfikacja dodaje oczywiście Herobrine'a, tego samego, który jest upaliona i uwojana na Wojanowicach. Więc no, przejdźmy do prezentacji tego moda. Okej, okay. Dobra. Świat nazwijmy sobie na przykład Herobrine. Tryb kreatywny weźmy sobie. Herobrine się oczywiście respi na trybie przetrwanie, tylko że bardzo rzadko on się respi. Na normalnym trybie przetrwania, więc ja sobie po prostu go zrespię na kreatywnym. Okej, okay. Widzimy się, jak mi się Minecraft już załaduje. Okej, już mi się Minecraft załadował. Mam nadzieję, że u was po prostu nie ma lagów i że głos nie jest po prostu opóźniony, albo że obraz jest szybszy lub coś takiego. Tylko żeby wszystko było wspaniale, fajnie, pięknie. Okej, przenieśmy się może na tamtą wyspę. Okej. Mnie trochę Minecraft laguje, ale no. Bo po prostu ten świat się po prostu jeszcze regeneruje. Okej. Okay. Wpiszmy sobie Herobrine. Jeżeli jesteście na kreatywnym, to macie takie coś jak Herobrine Spawn Egg. No i uwaga. Prawym przyciskiem myszy spawnujecie sobie tego Herobrine'a, więc 3, 2, 1. No widzicie? To jest po prostu zwykły Herobrine. To jest najzwyklejszy w świecie Herobrine. To jest naprawdę, mi się on naprawdę bardzo podoba, bo musiałem nad nim naprawdę ciężko pracować, żeby się udał tak jak chciałem. No powiedzcie sobie pewnie, co takiego trudnego jest zrobienie o tym Herobrine'ie. Tego Herobrine'a, no tak naprawdę to wszystko. Wszystko tam było trudne, żeby się poruszał i w ogóle musiałem animację porobić do niego i w ogóle. Także no. On jest oczywiście na kreatywie, tak jak to jest u Wojana i Paliona. Tak, oglądam Wojana i jego Wojanowice, więc no. On tam jest na Wojanowicach po prostu na kreatywie. A jak jest na kreatywie, to musi on latać. Także patrzcie teraz. No, okej. Okay. Widzicie, ten Herobrine lata. To nie jest, że on się jakoś zbugował, tylko on naprawdę umie latać. I on jest po prostu niezniszczalny. Ręką, diamentowym mieczem, niczym go nie możecie uderzyć. Ale tak jak to było po prostu u Paliona i Wojana, na Wojanowicach, tam on po prostu. A, sam wpadł do dziury. On po prostu jest wrażliwy, bardzo wrażliwy. Bo tam było napisane, taki jeden widz napisał mu chyba, że Herobrine można go osłabić oczywiście w jasnym pomieszczeniu czy coś takiego. Jestem po prostu wrażliwy na światło. No i teraz patrzcie to. Wszystko co jest jasne, go po prostu atakuje, zabiera mu po prostu damage'a. No i patrzcie to. Okej. Okay. Summon Lightning Bolt. Widzicie? Piorun jest jasny i odebrał mu HP. To było widoczne. Więc no. Piorun jest po prostu jasny i odebrał mu HP. TNT też jest jasne, bo ten wybuch, ten też jest bardzo jasny. Mimo tego, że w Minecrafcie tego można nie widzieć albo coś takiego. I to jest naprawdę bardzo fajne. Gdyż wszystko, co jest jasne, po prostu mu odbiera HP. To jest 100%... W 100% ten sam Herobrine, wszystko jest to samo. Starałem się naprawdę, żeby to było w 100% zrobione tak samo jak, no, jak u Wojana i Paliona. No i udało się. Wszystko to jest w 100% zrobione. Nie chcę wam po prostu za bardzo zdradzać, co się stanie, gdy się go zabije. Ale mogę wam po prostu pokazać tylko to, że po zabiciu go wylatuje. Takie coś. Taki klocek dirta z napisem
który się po prostu nazywa Creative. To jest oczywiście, no, dla tych ludzi, którzy oglądają Bariona, na pewno jest on, no, znajomy. To jest po prostu ten klocek Dirta, który jest u... W tych animacjach, że takie stickmany się atakują po prostu i walczą o klocek Dirta, który jest kreatywem po prostu. No i to jest po prostu to. Wpadajcie na kanał Pariona, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, tam na pewno będziecie mieli. No i co, weźmy sobie na przykład Game Moda Survival. Jeżeli słyszycie odgłosy, to wybaczcie. Okej, okay. Musimy się tym człowiekiem utopić. Aha, i tak w ogóle to nie było filmów na ten przez jakiś czas na kanale, bo musiałem po prostu trochę od YouTube'a odpocząć i musiałem jeszcze naprawić komputer, żeby nie po prostu nie miał, nie, przy nagrywaniu nie było szumów. Bo ostatnio jakiś rok chyba nagrywałem przez tylko i wyłącznie na telefonie. Nie, nie, nie! Uff, zdążyłem, dobra. I teraz zobaczcie. Jemy sobie ten klocek Dirta, który jest podpisany Creative. No i dla ludzi, którzy znają Pariona, oglądali te animacje, to po prostu wiedzą, co się teraz stanie. Jesteśmy teraz po zjedzeniu tego, ten klocka Dirta, który jest podpisany Creative. Po prostu jesteśmy na kreatywie. No, także to jest naprawdę mega fajny mod. Myślę, że wam się spodoba. Jeżeli nie, to piszcie mi, co bym mógł w nim poprawić. I będzie on dostępny do pobrania. Oczywiście link jest w opisie. No także no, piszcie po prostu, co wam się w nim nie podoba. Jeżeli coś wam się w nim nie podoba, ja to postaram się zrobić i zaktualizować. Także no, mi się ten mod po prostu podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się on po prostu podoba. Herobrine jest w 100% identyczny jak ten u Paliona i Wojana. Także no. Piszcie mi oczywiście, co byście chcieli zobaczyć co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Może jakąś serię z Minecrafta, jak sobie normalnie gramy, albo... Okej, przepraszam, ale... Okej, przykro mi, ale bracia mi wbili do pokoju. Okej, przykro mi, ale bracia mi do pokoju wbili, także no. Piszcie mi, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Może jakąś serię z Minecrafta, gdzie sobie normalnie gramy. Lub serię jak taką jak Palion, że gramy sobie po prostu w Minecrafta na modach. Piszcie mi w komentarzach, a trzymajcie się po prostu do następnego odcinka. No i cześć!